Witajcie drodzy widzowie, nagrywam dzisiaj 6 sierpnia film na nowy miesiąc. Na miesiąc można powiedzieć najbardziej niekorzystny, najsłabszy, najgorszy w tym roku na miesiąc małpy, który już jutro 7 sierpnia się rozpoczyna. Miesiąc ten z metalem yang i ziemią w swoim wnętrzu jest w pełnym konflikcie z żywiołami roku, czyli z drzewem yang i wodą yang, bo tutaj drzewo jest przeciwstawione w ciągu tego miesiąca mocnemu, takiemu wojennemu, agresywnemu, militarnemu metalowi yang. I woda roku też jest tutaj w konflikcie z ziemią w tym miesiącu. Także możemy się spodziewać, że będzie to czas gorszy. Czas gorszy nie tyle, że indywidualnie, co gorszy, można powiedzieć, dla całości tutaj społeczeństw. Większość ludzi nawet sobie nie będzie zdawać sprawy z tego, co tu się dzieje, jakie się historie rozgrywają. I to dobrze, niech sobie śpią dalej, niech sobie lunatykują. Natomiast no, choćby sytuacja z wczoraj, gdzie została ostrzelana ogromna, największa w Europie jądrowa siłownia, elektrownia jądrowa w Zaporożu, przez stronę ukraińską, gdzie dążono do incydentu jądrowego, do skażenia być może, no bo po co się strzela w stronę elektrowni jądrowej, no przecież to nie są dobre intencje. Czy sprzed 2 dni pożar ogromny pod Berlinem, gdzie detonują składy amunicji, co zaraz wytłumaczę, jakby już dają nam możliwość wglądu w to, co w tym miesiącu się będzie działo. No możemy się spodziewać jawnej agresji, agresji niszczącej, agresji o długofalowych skutkach bardzo negatywnych, no tak jak w przypadku takiej sytuacji z jądrową siłownią zaatakowaną z powietrza rakietami. No te konsekwencje naprawdę mogą być tragiczne i to na ogromnych obszarach. Także ktoś, kto to robi, jakby siły za tym stojące, to są siły zbrodnicze i takiej tutaj energetyki się możemy spodziewać. No a co do tego pożaru, tej amunicji, powiem tak, no z własnych źródeł wiem, że od ponad miesiąca stacja Berlin Grunewald była wyłączona z użytku, jak to tam sami Niemcy pisali, z powodów policyjnych i straży pożarnej. Przedwczoraj wybuchł pożar w lesie, na skutek którego, jak informują niemieckie media, zdetonowane zostało około 50 ton amunicji. Jak oni mówią, z czasu II wojny światowej, ja uważam, że była to amunicja w depozycie z czasów Układu Warszawskiego i w kalibrach Układu Warszawskiego, bardzo dobrze pasująca do uzbrojenia. Sił zbrojnych Ukrainy, pasująca po prostu do uzbrojenia ukraińskiego. Że ta stacja była zamknięta, ona jest w lesie, Grunewald, zielony las i jest to bocznica kolejowa, ten skład prawdopodobnie nocami po cichu był wywożony, ten cały zapas amunicji po to, żeby go przekazać na wschód i właśnie dolać tej oliwy do ognia i zaostrzyć ten konflikt. A teraz pod pretekstem pożaru jakby zaciera się ślady i udaje, że ten arsenał został tam po prostu unicestwiony na skutek pożaru. Nie, i postaram się tu wgrać film, jak to jest nieudolnie symulowane, bo jakbyśmy brali to w kontekście tego miesiąca, to małpa lubi ogłupić, ale to jest takie właśnie zbyt czytelne dla niektórych, zwłaszcza dla tych, którzy są wyciszeni, zwłaszcza dla tygrysów albo w roku tygrysa, no to jednak te małpie sztuczki niestety, ale nie przejdą i to jest zbyt czytelne i zbyt, można powiedzieć, też aroganckie i bezczelne działanie, żeby zostało niezauważone. Także tego typu brudnych chwytów, agresji obliczonej na zniszczenie i bardzo, no można powiedzieć, niszczycielskiej dla ludzkości całej, tak, dla środowiska, dla społeczeństw i różnego rodzaju brudnych chwytów, żeby ukryć swoje niecne działania polegające na zaostrzaniu konfliktu, a nie wygaszaniu go, choć z
na sztandarach pokój oczywiście. Będziemy mieć dużo. Indywidualnie też trzeba się zwrócić ku sobie. Teraz przejdę do tej części indywidualnej, jakby możemy na to popatrzeć. I w tej sytuacji, gdzie może być nerwowo, gdzie już pierwsze oznaki też finansowych trudności już chyba wszyscy czują, to jest ten moment w roku, gdzie to już będzie powszechnie świadome, tak? Że ten pieniądz już nie jest tyle wart, że skoro się go tak rozsypuje praktycznie z helikoptera, no to on praktycznie nic nie jest wart, nic nie znaczy. To są doraźne działania, jakby puste gesty, bo za chwilę będzie po prostu jeszcze bardziej inflacyjny scenariusz już w stronę hiperinflacji. Też wszystkim, a zwłaszcza za oceanem, na tym zależy, no bo po co spłacać długi, jak można je po prostu przecenić, bo tak się to odbywa na naszych oczach. Także tutaj myślę, że świadomość już niektórych też po urlopach, ile to kosztowało i powrót na ziemię, tutaj wejście w rachunki, no myślę, że może być nerwowo. I teraz indywidualnie. Przede wszystkim unikamy agresji. Agresji też takiej autodestrukcyjnej, no bo czym jest ostrzelanie przez siły zbrojne Ukrainy swojej, przecież to jest ich elektrownia jądrowa w ich kraju. Tam żyją ich obywatele jeszcze, nadal są obywatelami tego akurat kraju. I czym jest? No, no jest autoagresją, jest destrukcją. Autodestrukcją przede wszystkim. No jest też zbrodnią. Niczym innym jak zbrodnią. Całe szczęście, że tam są jeszcze inne siły, które zadbały o to, żeby do tego skażenia, żeby do tej awarii nie doszło. Czyli takich zachowań autodestrukcyjnych, ale bardzo agresywnych, takich na zasadzie miecza, który tnie. Gałąź, na której siedzimy wszyscy w tym roku. Gałąź drzewa, tego drzewa Yang roku. Trzeba bardzo uważać, po prostu starać się wyciszyć, unikać konfliktów, sytuacji konfliktowych i też ludzi konfliktowych, których teraz będzie prawdopodobnie mnogość na skutek też, myślę, aury, bo ta aura będzie drastyczna, ekstremalna. Spodziewam się, że znowu wróci do nas ekstrema w pogodzie w postaci właśnie upałów, w postaci wichur, trąb, tych wszystkich takich niszczycielskich dla drzewa Yang roku sytuacji. To drzewo będzie suszone, ono będzie jakoś łamane wiatrem, ono będzie tłuczone gradem, ono będzie wyrywane i po prostu wichurą. Także tego się spodziewam. Do tego ta ziemia tutaj blokująca nam wodę, no może świadczyć o tym, że susza będzie się pogłębiać. I musimy się z tym liczyć, że też będzie to problem w komunikacji międzyludzkiej, bardzo agresywne postawy i takie wojenne, wojownicze i bez prób albo z wielkim problemem, jeśli chodzi o szukanie porozumienia, jakąś wspólną tutaj, wspólny mianownik, jakąś nić komunikacji, żeby tą negatywną energię zamienić po prostu poprzez rozmowę, żeby to wyciszyć. To będzie utrudnione, bo woda jest blokowana i atakowane jest drzewo. Niestety, jest to też atak na pieniądz, jest to też pogłębiony scenariusz inflacyjny. Tutaj jakieś dziwne 3000 na to, 20 na tamto, no to tylko tą sytuację pogłębia. Podkreślam, darmowy ser tylko w pułapce na myszy. I tutaj liczcie się z tym, bierzcie to też w swoich indywidualnych wyborach i w swoich indywidualnych sytuacjach jako taki pewnik i nanoście korektę i poprawkę na bieżąco, no bo tak jak mówię, do praktycznie 8 września no będziemy pod tym wpływem, no i chcąc, nie chcąc, indywidualnie, jak i społeczeństwo, jak i cała planeta, no, możemy się spodziewać tutaj trudności tego typu i na różnych płaszczyznach się to odbędzie. Na płaszczyźnie globalnej też spodziewam się, te fronty, one się tutaj otwierają nam w różnych punktach coraz bardziej. No niestety, niestety, tak powiem, niestety.
niestety nie wycisza się to, a eskaluje cały czas. Nowe miejsca, nowe ogniska są dorzucane, punkty zapalne. Myślę, że jest to pewnego rodzaju też strategia z jednej ze stron i zobaczymy, no, jak druga strona z całą swoją wschodnią cierpliwością, spokojem i potęgą także jest w stanie opierać się agresji, prowokacji i no, też tłumić w sobie chęć zrobienia porządku z tym bandytą, tym chuliganem globalnym. Także no, będziemy widzieć to. Słuchajcie, całe szczęście, kiedyś ten miesiąc się skończy. On się skończy, tak jak mówię, już 8 września. Reszta roku powinna być korzystniejsza. A o następnym roku to sobie będziemy rozmawiać w listopadzie i grudniu. Natomiast też jawi on się jako taka forma ciszy przed burzą i też już dzisiaj mogę powiedzieć, że na podstawie tego, co zaobserwowałem, co też jakby staram się. Będziemy mieć do czynienia po prostu z wielką suszą. Z wielką ciszą przed burzą i z wielką suszą też przed tą burzą. Także to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wrzucę tam w międzyczasie ten film, jak nieudolnie szkopy po prostu starają się przykryć swoje brudne działania i brudne gierki. Sami zobaczycie to, że po prostu no, nie da się przymaskować amunicji fajerwerkami, a oni to próbują zrobić. Także to postaram się wgrać w to nagranie. To już jest prawie 12 minut. Wiem, że przynudzam. Słuchajcie, trzymajcie się zdrowo. Te wakacje się skończą we wrześniu, w drugim tygodniu już będzie lepiej. Na razie, no to trzeba się bardzo wyciszać i mieć dystans ogromny do tego, co się dzieje, a zwłaszcza do jakichś agresywnych i mało chętnych do rozmowy typów. Także pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo. A, może jeszcze ogłoszenia parafialne na koniec. No bo tam jakby docierają do mnie głosy, że jakieś bikini, dziewczyny, że to nie pasuje, że o co to jest. Ja, to jest częścią życia naszego społecznego na tej planecie. Jakby jest to fragment też mojego życia. Mnie się bardzo kobiety podobają. Młode kobiety i też w strojach kąpielowych. Ubrane, rozebrane i każde. I tak chciałem w miesiącu tym kozy, który dobiega końca, bardzo kobiecym, żeby było i żebyśmy mieli trochę oddechu, coś innego, bez podtekstu. Tylko po prostu młodość, świeżość, witalność i piękno. Tych filmów będzie przeróżnych dużo, bo ja się nie zamykam na nic i jakby chcę być pełnym człowiekiem. Nie czuję się tutaj zobligowany, żeby to był jakiś monotematyczny, nie wiem, kanał Feng Shui albo jakiś innych analiz, czy jakiś. Nie ma tematów, które tutaj nie zaistnieją. Jeśli się pojawią i będą interesować mnie, no to będą. Jak będą też interesujące dla was, dla widzów i w ogóle dla internetów tak zwanych, no to jeszcze lepiej. No jak nie, no to trudno jakby. No ja tutaj nie nastawiam się ani na rywalizację z nikim, ani też na schlebianie gustom i masowości, tak? Będzie to, co będzie. Nie wszystkim się to musi podobać. Ważne, żeby podobało się mnie, żebym ja się dobrze czuł z tym i w tą stronę będziemy kontynuować. Także pojawią się też z drugiej beczki, oprócz dziewczyn w bikini, też i katolicy wojujący także i różnego rodzaju inne sytuacje, jakby zupełnie z przeciwległych biegunów. Nie mam z tym problemu. Wydaje mi się to kompletne i siebie uzupełniające, jakby jedno potrzebuje drugiego. Nie czuję tu kontrastu, tylko uzupełnienie i staram się tym cieszyć wszystkim, tak jak można się cieszyć życiem. No, to cieszcie się razem ze mną. Wszystkiego dobrego. Zachowajcie zimną krew i dystans w miesiącu, który się rozpoczyna. Trzymajcie się do września. We wrześniu pewnie też coś nagram. Wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi.